Jem żelkowe jedzenie przez cały dzień. No witam w nowym filmie. Dzisiaj będę jadła tylko potrawy żelkowe, więc zaczynamy od śniadanka. Co najczęściej jecie na śniadanie? U mnie najczęściej jest to jakaś bułeczka, kanapeczka i ciężko było mi coś takiego z żelków znaleźć, ale zobaczcie. Będzie dzisiaj do jedzonka jako pierwszy posiłek kanapka hamburgerowa. A czemu by nie? Wyjmujemy to z opakowania i tutaj z tego co widzę mamy naprawdę smakowite rzeczy. Zanim to zjem, pokażę wam z czego składa się ta żelkowa kanapka. Mamy tutaj bułeczkę, pod spodem znajduje się jakieś warzywko, ogórek chyba co? Tutaj sosik, dalej jest mięsko, a na dole kawałek sałaty. No dobra, muszę zabrać się za jedzenie tego, ale czy wy też tak macie, że zawsze wam wszystko wypada, gdy są takie ogromne kanapiory? Aaaa, ciężko to ugryźć! Pyszka. Jeszcze kawałek mięska i sosiku. I wiecie co, no do śniadanka przydałoby się coś do picia, więc wymyśliłam taki oto napój. Mamy szklankę, potrzebujemy takich długich żelków. W sumie trochę wyglądają jak spaghetti makaron, ale umieścimy je sobie ładnie w szklaneczce. Tak to wygląda, więc jak taki troszeczkę kompocik. Do środka wrzucę jeszcze jakąś słomkę, na przykład zieloną. Proszę bardzo. Zalejemy jeszcze to wszystko wodą. Wow, ale to fajnie wygląda, zobaczcie. Rewelacja. Cudeńko. I mamy taki oto piękny napój żelkowy. Po kanapce czas na kompocik, soczek. Ale fajne, takie słodko-kwaśne w smaku. Nie spodziewałam się, że to będzie takie dobre. Ciekawe. A to śniadanko było naprawdę pyszne. W moim poprzednim odcinku test eksperymentów z TikToka powiększaliśmy zwykłe misie żelkowe i postanowiłam, że w tym odcinku zobaczymy, czy ten ogromny, gigantyczny, słodki miś powiększy się pod wpływem wody. Zobaczcie, w porównaniu do mojego kciuka, jaki on jest ogromny, więc na samym końcu odcinka będziecie mogli zobaczyć, czy faktycznie on zwiększył swoją objętość. Więc wysyłamy go do wody na zimowy sen. Dzisiaj nawet fajna pogoda, więc lecę sobie zjeść coś na podwórku pysznego, słodkiego. Witam na podwórku, zakupiłam takiego oto fajnego, słodkiego donacika. Otworzę go razem z wami, bo naprawdę bardzo fajnie wygląda. Taki oto pączuszek, co o nim myślicie? Oj, troszkę mi się polewa tutaj zdjęła z posypką. Spróbuję jakoś to naprawić, ale chyba nie jest źle. W sumie taki oto donacik jest to dla mnie nowość, nie widziałam wcześniej takiego. Aha, i w ogóle mam na sobie nową bluzę, jak wam się podoba. Zostawiam wam linka w opisie do niej, gdzie można ją kupić. Jakby to moja babcia powiedziała, pączuszek, oponka, przepięknie pachnie, powiem wam. I ta posypka też mnie bardzo ciekawi. Wezmę sobie kawałek tej czekoladowej polewy, właśnie z nią. Ale dobra. Póki co, to jest najlepsze żelkowe jedzenie, jakie dziś jadłam. A teraz wezmę kawałeczek tego pączuszka, zobaczymy jak on smakuje. Ciężko to ugryźć. Ten spód to mi trochę przypomina bułę od tego hamburgera. Ale góra jest taka fajna, owocowiutka, pyszne. I takie przekąski, to ja rozumiem. I na obiad, moi kochani, zamówiłam sobie sushi. Widzę, że piesek tu się czai, ale to nie dla ciebie, papa. Zobaczcie, jaki wielki zestaw sushi, oczywiście żelkowy. Ja szczerze mówiąc jestem naprawdę w szoku, że coś takiego udało mi się znaleźć. Dajcie znać, czy lubicie sushi, czy jecie. Ja na sushi się za bardzo nie znam, jadłam może kilka razy. Ale jak zobaczyłam to żelkowe, no to naprawdę musiałam jego spróbować, bo wygląda cudnie. A jak to w ogóle pięknie pachnie. Tak wygląda ten zestawik z bliska. Zobaczcie, ile różnych przekąsek tutaj mamy. Naprawdę jestem bardzo zadowolona. Pałeczki są, umiecie jeść pałeczkami, bo ja tak w sumie średnio mi to wychodzi. Zacznę od California Rolls, które w sumie się rozwala, ale bardzo mi się podoba, bo jest z pianką. Pyszna. A ta otoczka jest z kwaśnych żelków. I to połączenie smakuje rewelacyjnie. Wypróbujmy teraz ten sosik, który nazywa się koikushi i zamoczymy w nim na przykład uramaki. A kto jeszcze nie wyłączył odcinka, niech napisze w komentarzu sosik. Zobaczymy, ile was tutaj jest, a ja zajadam. Pycha! W środku jest tak jakby taka malinka, a tutaj takie jabłuszko żelki, na pewno kojarzycie. A te jabłuszka to ja bardzo lubię. A ten sosik to po prostu takie zwykłe żelkowe spaghetti pomieszane, ale sobie spróbuję. Cytrynka. Jak ja lubię te żelki. Takie cieniutkie są, pyszne. A teraz prawdziwe wyzwanie dla mnie. Będę testowała żelki maki. W ogóle uda mi się włożyć to do buzi, bo to jest naprawdę ogromniaste, jak widzicie. Pachnie Coca-Colą, więc musi być pyszne. To był naprawdę hit, ten kawałeczek o smaku coli, połączony z kani, czyli z paluszkami krabowymi o smaku wiśni, naprawdę sztosik, więc jem sobie jeszcze je oddzielnie. Takie fajne, mięciutkie,
To są chyba moje ulubione żelki. Właśnie takie podłużne plącza. Teraz czas wypróbować sobie krewetkę. Zobaczcie, jak fajniutko wygląda ten żelek. Jest też w kolorze pomarańczowym. Myślę, że będzie w smaku taki jogurtowy. Zaraz się przekonamy. Taki jest, taki truskaweczka, jogurcik, supcio. Kolejna rzecz, która wygląda super, to nigiri. Na piance mamy taką rybkę. Ale pięknie chrupie. Ryby to się nie da ugryźć, ja nie wiem, jakaś twarda. Udało się. Wiecie co, rybka była fajna w smaku, ale bardzo twarda, więc ciężko się ją jadło. Teraz fasolka edamame. Kolejny czwarty żelek. W ogóle jakoś bez smaku on jest. Taki lekko jabłkowy, na pewno nie fasolkowy. I ostatnia rzecz z tego zestawu obiadowego. I ostatnia rzecz z tego zestawu obiadowego to ikura, czyli taka żółta malinka. I hop do buzi. Fajna, miękka. Smak cytrusowy. I dajcie mi koniecznie znać, który z tego zestawu najbardziej Wam się podobał. Jak dla mnie najlepsze były właśnie maki, które mi się trochę rozwaliły. Czas, kochani, na podwieczorek i jest to jedno z jedzeń, na które dzisiaj najbardziej czekam, ale w ogóle chciałam się Was zapytać, jakie są Wasze ulubione żelki? Czy to są kwaśne, słodkie, z nadzieniem, jogurtowe? Piszcie koniecznie w komentarzu. A zobaczcie, w ogóle od rana stoi sobie ten napój, no i troszkę powiększyły się nawet dosyć sporo te żelki, więc pamiętajcie, że jeszcze Misia Wam na koniec filmu pokaże. Co się z nim stało? Czy on się zrobił gigantyczny? Tutaj mamy taki zestaw makaron z dodatkami, z różnymi warzywami. Musimy to wysypać. Pewnie do środeczka. O, nawet jajko tu zobaczyłam. Jest też taka polewa. Pokażę Wam, co my tutaj w środku mamy oprócz tego makaronu, bo to trzeba naprawdę mocno, mocno wymieszać. Na pewno są tutaj jakieś warzywka. Krewetki znalazłam. Jajeczko, no i te fajne polewy. Jestem ich najbardziej w sumie jak na razie ciekawa. No i próbujemy, jak to smakuje. Mam już trochę, szczerze mówiąc, dość tych pałeczek, ale przypominam sobie moje wakacje. Ale to jest dobra. Patrzcie. Kurczę. Taka pianeczka. Smak cytrynowy. Ale to jest dobre. Ojejku. Jak byłam w Wietnamie, pojechałam na taką wycieczkę statkiem. Właściwie popłynęłam. I tam na obiad nie było widelców. Ani noży. Same pałeczki. Weź tu zjedz ryż. Oho, ciężko było. Ten makaronik jest bardzo podobny do tego sosiku z sushi. Próbuję jeszcze jajeczko. A jeżeli ciekawią Was wielkanocne słodycze, to jest taki film, gdzie je właśnie testowałam na kanale. Jajo. O, jajo Wam od razu mówię, bardzo, bardzo twarde. Krewetki już próbowałam na obiad, czas teraz na ten zielony listek, nie wiem, może to jakieś awokado. Bardzo przypomina w smaku tą fasolkę edamame. To te żelki, powiem Wam, taki średni był ten zestaw, ale jeszcze na kolację będzie coś superanckiego. Jestem ciekawa, kto też uwielba zjadać kolację w łóżku. Więc dzisiaj na kolację pizza, pizza, pizza. Lubicie pizzę? Jaka jest Wasza ulubiona? Jestem ciekawa, jakie tutaj są składniki, bo są niektóre, których ja nie przepadam za nimi. Na przykład wiele osób nie lubi ananasa na pizzy. Mi akurat bardzo nie przeszkadza, ale żeby pizza była z jajem, to taki to szczerze jeszcze nigdy nie jadłam. Przełożymy sobie ją ładnie, żeby było super wszystko elegancko, prawie mi to wypadło. Na deseczkę. Spójrzcie, jak ona fajnie wygląda. Na pewno na tej pizzy mamy oliwki. Lubię. One smakowały jak takie typowe malinki, jeżynki, żelki. Teraz kawałek pizzy. O, jak on fajnie w ogóle wygląda. Coś takiego zrobionego idealnie. Tak się przedstawia, no i jest jeszcze do niego końcówka. Ale powiedzcie mi, jak to u Was jest. Jesteście team końcówka czy bez końcówki? Ja nigdy nie jem tych końcówek od pizzy. Naprawdę, więc sobie na razie zjem tą. O, to jest dobre, już od razu to czuję. Fajne jogurtowe, no, no, no. Choć ten kolor taki trochę niezachęcający był. Ej, piesuś, lubisz pizzę? Dla pieska nie wolno słodyczy. To chyba był jeden z lepszych kawałków, jakie dzisiaj jadłam. No dobra, próbujmy końcóweczkę. Trochę wygląda jak bananek. Widzieliście to? Będzie rozwalone jak nic. Udało się uratować. Dobry ten banan, naprawdę. Ten spodzik ma taki fajny jogurtowy. No super połączenie. Może trochę tego sosiku. Fajny, dobrze smakuje. Już widzicie, na koniec te żelki się bardzo lubią powtarzać, bo kolejne jajo tutaj mamy. Ale spróbujmy, może troszkę inaczej będzie smakować. No jest takie bardzo neutralne, takie mleczne bym powiedziała. I Misiu, który był w hamburgerze jako sosik, no tutaj też tak to potraktowali. Nie, ser. W sumie ta końcówka trochę wygląda jak ser, ale strasznie twarde. Pizza zjedzona, kolacja zakończona i chodźmy do naszego misia, którego na początku powiększałam w wodzie. Jak on będzie wyglądał po całym dniu? Jedno jest pewne, coś się z nim na bank zadziało, bo zobaczcie, woda zmieniła swój kolor, wypuszczał kolor ze środka, ale szczerze mówiąc nawet mi się wydaje, jakby on się pomniejszył. Teraz od razu Wam mówię, że się przyczepił, więc muszę go
bardzo delikatnie podważyć. Widzicie teraz moje dłonie zresztą pod jego głową i brzusiem. Więc chwila prawdy. Misiu, 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 co się z tobą zadziało? Jest taki glutowaty, zobaczcie. Wcześniej taki nie był, galaretkowy. Śmiesznie rusza tymi uszami, ale czy on się powiększył? Moim zdaniem nie, a na pewno stracił na kolorze, bo był taki bardziej intensywny. Teraz się zrobił troszkę, nie wiem, pomarańczowy, ale śmiesznie mu te uszy latają. Jest to takie, o nie, wypadło ucho i drugie pewnie teraz też zaraz wyjdzie. Z tyłu jest taki twardy jak był, ale tutaj zdecydowanie zrobił się taki przyjemniutki, mięciutki, ale z drugiej strony no nie urosłeś, misiaczku. I co kochani, które jedzenie żelkowe najbardziej Wam się podobało? Mnie najbardziej zachwyciło sushi. Pamiętajcie, że nowe filmy dodaję zawsze piątki o godzinie 15. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie kciuka w górę. I zapraszam Was do mojego sklepu glambella.pl, gdzie do każdego zamówienia dołączam moje zdjęcie z podpisem. Dziękuję Wam za oglądanie, buziaki, i do piątku. Pa, pa!